Reumatoidalne zapalenie stawów i osteoporoza. Reumatoidalne zapalenie stawów jest jednym z czynników ryzyka występowania osteoporozy. Jest to czynnik ryzyka uwzględniony również w kalkulatorze FRAX, czyli kalkulatorze 10-letniego ryzyka złamań osteoporotycznych biodra. W tym podcaście opowiem państwu o tym dlaczego pacjenci z RZS są szczególnie narażeni na występowanie osteoporozy. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Sama aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów, w szczególności jeśli pacjent choruje na seropozytywne RZS, sprawia, że wzmaga się czynność resorcyjna kości. Po drugie, pacjenci z RZS często tymczasowo stosują doustne glikokortykosteroidy na przykład na początku leczenia, bądź w przypadku zaostrzeń. I choć są to zwykle glikokortykosteroidy w małych dawkach, to uważa się, że stosowanie co najmniej 5 mg prednizonu dziennie przez 3 miesiące już jest czynnikiem osteoporozy i złamań osteoporotycznych. 5 mg prednizonu to w przyliczeniu 4 mg prednizolonu, który w Polsce jest częściej stosowany niż prednizon w leczeniu RZS. Po trzecie. Palenie papierosów jest nie tylko czynnikiem ryzyka rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, jego ciężkiego przebiegu i braku odpowiedzi na leczenie, ale również jest czynnikiem, który sprzyja osteoporozie. Stąd też często występowanie tego jednego silnego czynnika ryzyka wpływa nie tylko na cięższy przebieg RZS, ale również na jednoczesny rozwój osteoporozy. Jeśli ktoś z Państwa pali papierosy, to polecam w szczególności moje dwa podcasty pod tytułem Jak rzucić palenie i i jak rzucić palenie papierosów w metody zaawansowane właśnie na temat porzucania tego nałogu. Po czwarte, główną populacją pacjentów z RZS są kobiety po pełnopauzie i jest to grupa, u której najczęściej rozpoznajemy osteoporozę. Piąta sprawa: to jeżeli pacjent w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów ma ograniczoną zdolność ruchową i mniej się porusza, to brak ruchu jest też czynnikiem predysponującym do osteoporozy. Powstaje pytanie? W jaki sposób w przebiegu RZS-u zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteoporozy? Przede wszystkim, pacjent powinien mieć dobrze kontrolowaną chorobę lekami modyfikującymi przebieg choroby, aby nie musiał stosować przewlekle sterydów oraz aby zachował czynność ruchową i pozostał aktywny fizycznie. Po drugie, bezwzględnie powinien rzucić papierosy. Trzecia sprawa to oczywiście diagnostyka osteoporozy. W przypadku bólu grzbietu. Ważne jest wykonanie chociażby zdjęcia kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, przy czym koniecznie powinna być projekcja boczna, a nie tylko przednio-tylna. W przypadku braku złamań należy wykonać badanie densytometryczne metodą DEXA, aby możliwie wcześniej rozpoznać osteoporozę. Podsumowując, samo reumatoidalne zapalenie stawów jest czynnikiem ryzyka rozwoju osteoporozy. Prawidłowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów Zmniejsza ryzyko rozwoju osteoporozy. Zachęcam Państwa do odsłuchania całych playlist poświęconych zarówno osteoporozie oraz RZS. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału, i do usłyszenia w następnym podcaście.